życiu całe mnóstwo różnych decyzji, ważnych, mniej ważnych i całkiem błahych. Chciałam ci powiedzieć, że ta najważniejsza decyzja jest wciąż przed tobą. Bo widzisz, żyjemy w rzekomo chrześcijańskim kraju, konkretnie katolickim. Ale chciałam ci powiedzieć, że nikt nie podejmie za ciebie tej najważniejszej decyzji. Czy przyjmujesz zbawienie, czy nie. Nie podejmie jej za ciebie ani ksiądz, nie podejmie jej za ciebie ani mama, ani tato. Nie podejmą jej za ciebie przyjaciele. Lepiej się nie zdawać na okoliczności. Ty decydujesz, gdzie będziesz spędzać wieczność. Wieczność ma to do siebie, że się nigdy nie skończy. Będzie trwać. Niebo jest realne, piekło jest realne. To nie jest jakaś mitologia. To nie jest bajka. Jest duchowa rzeczywistość, która sięga poza zasłonę. I tam albo będziesz w wieczności z Bogiem, albo będziesz w totalnym, już na zawsze oddzieleniu od Niego. Ale decyzję, jak będzie wyglądać twoja wieczność, podejmujesz tu i teraz. I lepiej się zastanowić nad tą wiecznością, bo to będzie już nieodwołalne. Nie odkładaj tego na później. Możesz nie do końca poważnie odnosić się do tego, co słyszysz ode mnie, ale zatrzymaj się i zastanów się nad tym, co słyszysz. Bo ja ci mówię, że jedynym Panem i Zbawicielem, któremu warto zaufać, jest Jezus Chrystus. On umarł za twoje grzechy, za każdy twój grzech. Przybił do krzyża każdą twoją nieprawość. I jeżeli Mu zaufasz, jeżeli uczynisz Go swoim Panem, będziesz zbawiony. I teraz możesz to odrzucić, możesz w to nie uwierzyć, ale zadaj sobie trud, żeby się nad tym, co słyszysz, zatrzymać, bo twoja wieczność jest tego warta. Twoja wieczność jest tego warta, wieczność jest nieodwołalna. Gdy przekroczysz tę granicę, będzie już za późno na decyzję. Decydujesz po tej stronie bytu. Decydujesz po tej stronie bytu. Nie ma wielu dróg do Boga. To nie jest tak, że, może, że sobie wymyślisz jakiś sposób na duchowość w swoim życiu i to będzie ok. Dlatego, że prawda jest jedna. Jezus powiedział o sobie, ja jestem prawda. Ja jestem prawda, ja jestem życie, ja jestem droga. Droga do Boga, droga do Ojca, do Twojego Stwórcy prowadzi przez Jezusa. To jest jedyna droga, która prowadzi do życia. Wszystkie inne drogi to ułuda. Twoja wieczność jest tego warta, byś to sobie przemyślał, byś zadał to pytanie Bogu. Nie musisz wierzyć mi na słowo. Ja ci coś mówię, a ty przyjdź do domu i zweryfikuj. Przyjdź do domu i zweryfikuj. Pomódl się do Boga. Zapytaj Go, jak jest. Jeżeli zapytasz z serca, jeżeli zapytasz szczerze, jeżeli zapytasz z pragnącym sercem, On ci się objawi. Nie ma innej opcji. Dlatego, że On powiedział, że tego, kto do Niego przychodzi, On nie wyrzuci precz. Więc jeżeli szczerze zawołasz, to On ci się objawi. Możesz być tego pewny. Tylko nie zgrywaj się, nie kozacz, po prostu szczerze wylej przed Nim swoje serce. Bo ja ci mówię, że Jezus umarł za twoje grzechy. Jeżeli uczynisz Go swoim Panem i Zbawicielem, będziesz zbawiony. Jeżeli uczynisz Go swoim Panem i Zbawicielem, to gdy umrzesz fizycznie, pójdziesz do nieba. To jest to, co ja ci mówię. A teraz piłka jest po twojej stronie boiska. Teraz ty sprawdź, czy ja mówię prawdę. Teraz sprawdź tego Boga, czy to tak jest naprawdę. Czy to prawda, że objawił się w Jezusie? Czy to prawda, że jest jedyną drogą? Sprawdź to po prostu. Sprawdź, masz taką możliwość. Bóg się nie obrazi, że go testujesz.
On chce Ciebie zbawić. Bóg chce, by każdy człowiek był zbawiony i by każdy człowiek doszedł do poznania prawdy. Tylko widzicie, rzecz w tym, że to zdanie ma dwa warunki. Bóg chce, żebyś był zbawiony, ale będziesz zbawiony, jeżeli poznasz prawdę. Więc potrzebujesz powiedzieć tak temu właściwemu komuś, czyli Jezusowi. Bo On jest prawdą. Bóg chce, żebyś był zbawiony, Bóg chce, żebyś poznał Jezusa. Jezus jest prawdą. Jezus wraca na tę ziemię i to się stanie pewnie już niedługo, jako potężny Bóg, potężny sędzia, by sądzić. A teraz jest czas łaski i teraz możesz się upamiętać. Teraz możesz skorzystać z tego, co zrobił Jezus na krzyżu. Teraz możesz narodzić się na nowo. Możesz go uczynić swoim Panem i Zbawicielem. Gdy wróci na tę ziemię, będzie już za późno. Gdy wróci na tę ziemię, będzie już sąd. Dlatego skorzystaj z tego czasu, który jest teraz. Moimi ustami, ustami Twój przyjaciół mówi do Ciebie Bóg. Jeżeli nie zrobisz dobrego użytku z tych słów, to Ty staniesz przed Bogiem, a staniesz to na pewno. On Ci te słowa przypomni i zapyta, co z nim zrobiłeś? Co z nim zrobiłeś? Zbawienie to dar. To jest dar, musisz za to płacić. Zbawienie jest z łaski, po prostu potrzebujesz to przyjąć. Uwierzyć w tego, który jest prawdą i przyjąć zbawienie. Takie proste. Pięciolatek to może zrobić, stulatek to może zrobić, pan profesor to może zrobić, skończony prostak to może zrobić, każdy to może zrobić. Ewangelia jest prosta. Nikt nie będzie miał wymówki. Przed obliczem Bożym nikt nie będzie miał wymówki. Дорогие друзья, мы здесь.